in Atlanta. Chasing the lean, the fat. Witam wszystkich osób, które nie wiedzą, jak zainstalować Linuxa. Oczywiście dla tych, co nienawidzą Windowsa ani macOS-a. I to jest właśnie problem. Jak wchodzicie w ustawienia, czekajcie, przełączę na przykład na drugi monitor, żeby nie było. Nie wiem, czy widać, ale chyba nie. Muszę zasłonić Oj. Przepraszam bardzo. I tym razem, jak widzicie, jesteśmy ustawienia. I to oznacza dla tych, którzy nie wiedzą, oj, przepraszam. Muszę połączyć donaty, ponieważ i włączacie to. I to u mnie się stało, jak po aktualizacji pokażę wam prosty sposób na instalację systemu operacyjnego. Systemu operacyjnego, no. Jak to się mówi? Co jeszcze, taka jakość jest, ale musicie przeżyć. Miałem taki monitor, chyba 18-calowy. Wchodzicie w Google lub Internet Explorer. Tutaj. Jeśli macie Microsoft Edge, wchodzicie tu i pisujecie czaj, na przykład Linux Mint. I macie Minta, tak? Chcecie pobrać. Otóż to się dzieje Windowsem, takie rzeczy. Pobieracie. I tu powinno pokazać wam. Wybieracie tak Linuxa, który chce ta. Chyba najnowszy jest ten. Klikacie dolna. I nie wiem, jak to pobrać. Bo pobieracie tutaj, wybieracie kraj. Chyba znajdę Polskę. I klikacie tu. Oczywiście poradnik to jest i czekamy, aż się pobierze. Teraz tym razem przełączę na długi ekran. Dobrze, jestem na długim ekranie, widzowie. Otóż to jest problem, że Microsoft ładnie spierdolił Windowsa. No XP tak, jest ok. Więc pokażę wam VirtualBox. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma Rufusa, może ściągnąć internetu. Pokażę też wam sposób ściągania. Oczywiście to zamkniemy. Tu przenoszę okienko tu i wpisuję ta Rufus. Jak widzicie, to jest pogląd do pendrive'a, ale uwaga, widzowie. Kto przechowuje dane na pendrive'u, to niech wszelkie dane przeniesie na innego pendrive'a, nawet na 1 terabajt. I klikacie tu. Tutaj, tak? Ale wszelkie dane może Rufus formatować, bo robi bootowalny pendrive. Oj, przepraszam, reklamy. Przepraszam, widzowie, nie chcemy reklam, to może zostać. I to jest program, który robi bootowalny pendrive
i wybieracie tak. Tutaj pendrive wybieracie. Nawet maksymalnie może 8-gigowy, 15-gigowy, 32-gigowy, byle jaki. Ale nie 4-gigowy, ani 1-gigowy, co kiedyś. I wybieracie tutaj system operacyjny ISO. Oczywiście nas Linux się pobiera, Linuxy, i wybieracie tutaj. Tutaj nic nie grzebiecie. Nie grzebiecie, a spierdoliłem pendrive. Tu też nie robicie, tylko to nazywacie pendrive, volumin. Tu zostawiacie, pokażę wam. I klikacie start i pisze, czy jesteś na pewno ten. Tutaj powinno być, tu nie, to nie, to nie. Zaraz będziemy. I to robi nam i pisze gotowy. Oczywiście widzowie, pobieracie tutaj dla 64-bitowy czy standard 32-bitowy, ale link do Rufusa i do Linuxa zostawię w opisie. Otóż tak, macie komputer, który nie domaga Windows 11. Pokażę wam jaki system operacyjny. Sorry, tutaj ja próbowałem naprawić ten właśnie Windows Defender, ale ładnie zjebał Windows. Microsoft, jebać was, Microsoft. Więc sorry, że wyzywam Microsofta, ale WinRAR. I wam nie domaga. Oj, przepraszam. Nie to. I wam nie domaga Windows 11, bo nie macie TPM-a. Albo chcecie na słabszym komputerze zainstalować system i normalnie korzystać. Albo najlepiej, jeśli chcecie na minimalnie przeglądać sobie internet, popatrzeć sobie na przykład, dajmy, Ubuntu jest dobre, Mint jest dobry, widzowie, i takie inne operacyjne systemy. Musimy poczekać, aż to pobierze. Podlinkuję w opisie ten cały program, czyli już zapisuję notatniku i wam na YouTubie w linku w opisie wpiszę. Czekajcie, widzowie. Ten Windows trochę taki dla mnie. Dobrze, tu notatniku zapiszę, widzowie. Kopiuj link. Nie wiem, czy zjadziłem. Filunia. Widzowie. 64 bit. Muszę, widzowie, oczywiście tak przydzielić, który będzie do waszego komputera pasować. Oj, 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 nie chcę, nie chcę. Oj, oj, co ja zrobiłem, widzowie. Kopię link. Oczywiście, widzowie, będziecie mieli wszystko podlinkowane. A, YouTube. Bardzo sorry, że teraz live'a robiłem GTA White City i prawa autorskie. Pokażę wam, co się stało ostatnio. Przeglądałem sobie YouTube Studio. Bardzo ciekawy byłem. I uwaga. I wam tytuł pokazuję. Ale twórcy ją nie dotyczy. Mogłem użyć przez przypadek.
Oczywiście tu wam się nie spodoba. Zaraz. Zdrowie. Oczywiście 20 wyświetleń. Dziękuję, że oglądacie moje. Zaraz znajdę, widzowie. I tutaj wam piszę prawa autorskie. Dlaczego? Otóż przekroczyłem przypadkowo granicę. Nie chciałem, ale otacz muzykę z lat 80. Przekroczyłem przypadkowo tutaj czasu, tak? Nie mają wpływu. Czyli YouTube, jeśli pozwolicie mi tą muzykę używać na montażu filmu, to poproszę o wiadomość e-mail, poczty lub ten. Napisać na przykład gdzieś na e-mailu. Oczywiście ja mam Gmail, bo jestem YouTuberem. I bardzo filmy wam się przyjęły. A, i dziękuję parom widzom, że dali suby. Czekajcie, widzowie. I bardzo wam dziękuję, że was dużo wzięło na YouTube'a. To bardzo wam dziękuję, widzów. Chcę jeszcze raz podziękować, że lubicie mój kanał. Chciałem nagrałem pierwszy film. I pobiera ta pierwsze co? Rufusa. Pustego pendrive'a musicie mieć. Oj, te reklamy. Co, nie ma Edge ten adblocka, widzowie, to więc nie warto. I wam też tutaj podlinkuję parę Linuxów, których wam będzie podpasować. Jest też. Czajcie, widzowie. Teraz wam pokazuję. Jest też Ubuntu. Też jest Ubuntu. Tak samo polega instalacja co Mint. Jeśli ktoś ma problem, że nie cyknie Windows 10, tylko maksymalnie 7 i ma słabszy podzespół, bo też mam pod biurkiem HPK. Oczywiście nagam go na odcinek, co mam problem z tym. Ale mamy tutaj Linuxa. I jeszcze są Linux, ten lista. Ubuntu, Ubuntu i tak dalej, widzowie, tak? Jeśli CETA. Ale nie instalujcie koreańskiego Linuxa. Koreański Red Star. Co to jest, widzowie? Koreański ten. Jak to się gada? Linux, który podobnie wygląda jak do macOS-a. Pokażę, jest per OS, widzowie. Podróba, a jest oparty o Ubuntu. Tak, widzowie. Jeśli wam nie domaga komputer do macOS-a i chceta, bardzo chceta mieć pierwszy macOS wymarzony. No, tylko to będzie podróba, ale ten. Sorry. To jest YouTube Studio mój, widzowie. Jak to piszę? PROS. I proszę bardzo, widzowie. PROS. Typowo PROS. Adblock. Jak widzicie, to jest PROS. Wam też podlinkuję go. No, ta gruszka nie wygląda do jabłka, ale gruszka to jest. Ale są lista Linuxów, które podlinkuję wam w opisie. I czekamy, jak się pobierze nasz Linux. I pokażę wam instalację. I jak wygląda Mint. I też można go sobie ten
I potem poradnik, jak zainstalować Minecrafta. Jeśli macie rodzeństwo i chce pograć Minecrafta, a komputer 775 domaga gry, tylko karta graficzna, tak widzowie? Raz miałem starego peceta, który składałem i bardzo śmigał kiedyś. Minecraft działał. Przepraszam, muszę ustawić mikrofon. O, teraz dobrze słychać. I Minecraft domagał. Ale było tylko 60 klatek i chyba 40. Bo miałem 775 socket. Przepraszam was, widzów, że słabo słychać, a z przester. Bo musiałem resetować kompa i musiałem ten. No dobrze. Już mamy 2 minutki do pobrania. W takim razie zrobimy timelapsing i pauzę. Dobrze widzów. Już pobiera się. Kończy się pobieranie. I mamy Linuxa, tak? Mówicie, ojej, i co teraz? Pokazuję wam. Macie Rufus podlinkowany. Czyli podlinkuję wideo. Zamykacie przeglądarkę. Gówniana dla mnie Microsofta, chuj z tym. I teraz, gdy chcecie zrobić wirtualną maszynę lub no, pokazuję przez VirtualBox, bo nie chcę na realnym PC-cie instalować. Boję się o straty tych danych. Ale to tylko debile robią na gamingowym. Dobra. Pokazuję wam, jak zainstalować Linux. Typical. Next. Dobra. Ja chwilę tu pobawię się. To mint. O! Gdzie tu kurde mint? Chuj odher. Aha, widzowie, nie biorę na C, bo raz mi coś zajebało. Ja tu na szybko wybiorę. Cyk, cyk, cyk. Cizek giga. Powiększyć do tyle. Okej, widzowie, zrobiłem. Teraz tylko ramy sobie edytuję. Bo tylko tu jest. No tak, 700. No mówię, no dobra, widzowie, jeśli wam nie starczyło pieniędzy na komputer i macie słabszy, no to nie będę was hejtował, że macie stare gówno, co inni youtuberzy mówią, weź wypierdol przez okno. Ja jestem spokojny dla was. Jak z was nie uciągnie, to polecam Linuxa. Też jest przeglądarka Mozilla, fajnie. Dobrze. Teraz system wybiera. Use ISO file. Chyba pobranych mam. Tak, 64 bit. Dobrze, widzowie, uruchomimy. Wyobrazimy sobie, że to jest prawdziwy komputer, tak? To uruchamiamy. Start.
Enter. Czekajcie, widzowie. Dobra, mamy już logo Mint, ale jest jako zbutowany pendrive, to butuje się pulpit. Pulpit, tak, za chwilę będziecie mi widzieli. O, mówiłem widzowie, to jest zajebisty kursor. Dobrze, mamy to. I patrzcie. Tak wygląda Linux. Tu mamy płytę instalacyjną. Widzowie. Czyli pokazuję wam, że macie takie akcesoria, takie pierdółki. Gdzieś tu widziałem ostatnio gry. Ale nie ma. I teraz, jeśli chcecie naprawdę nawet mieć Linuxa, nie warto mieć podłączonego pendrive'a, bo raz miałem laptopa bez dysku, ale miał inne złącze, nie miał SATA, tylko IDE, ale przypadkowo odłączyłem i uszkodziłem sobie ISO, ale trudno, chuj z tym, nie wspominajmy. Wybierzemy tą całą. Install Linux Mint. Tylko ja wolę odłączyć od Inter. Ale chuj dawa. To jest nowszy Linux. Macie tutaj Mozilla. Wybierzecie język. Ja wybieram oczywiście polski. I nie piszę dalej. Piszę naprzód. Dlaczego? Bo to Linux, widzowie. Tak samo pisze Wyper OS. Klikacie naprzód. Dalej. Wybieracie polski, polski, naprzód. A! Przepraszam, nie pokazałem wam. Tutaj możecie pisać. Przetestować, czy pisze U zamknięte. I pokazuję już. Zaraz pokazuję widzowie, już spokojnie widzowie. Pokazuję co tu mamy. Nie wybieracie jakieś Indionese. Jeśli ktoś ogląda z Ukraińców, to może pisze ku, ły, o, e. Pokazuję wam konkretnie, tu możecie ten układ. Tu macie różne języki. Rosyjski, jeśli ktoś potrafi trochę polski z Rosjanów, to wie. Ale piszemy naprzód, idziemy, tak? Chcemy mieć w końcu system, a nie sam durny. A. To też możemy, jeśli ktoś ma płyty DVD. Oczywiście ja dostałem od ciotki, nie wiem, jakieś pirackie filmy. Ktoś w tym rynku kiedyś, to ten. Klikacie naprzód. Sterowniki. To jest bębnik. Tylko chwila. Pisze tu Warszawa, tak? To klikacie naprzód, bo to lokalizacja użytkownika. I nazwisko dajmy, ja swojego kanału wezmę. Cyk, 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 cyk. Hasło.
idzie. To może raz, dwa, trzy, cztery. Oj, za krótkie. Widzowie, chyba musimy... Dobra. Cyk. 1999. Cyk. Zrobię w razie co zdjęcie, widzowie, żebym zapamiętał, bo czasami to jest takie głupie, te Linuxy, że ten hasło sobie zapisuję. Jakby co to na wirtualnej maszynie jest związane. Jest tu. I robimy. Oczywiście jakby co sprawdzę, czy nie wykasuje moich danych z dysków. Nie, na spokojnie wszystko jest. Tu sobie możecie popatrzeć i jest Netflix. Oczywiście, który ginie, umiera Netflix. Co Ipla. Szkoda Ipli. Oglądałem fajne seriale. Tu macie coś takiego gówna. Dla mnie to niepotrzebne byłoby. O! Patrzcie, widzowie. Możecie Escape, WhatsApp, Telegram. To jest fajne. Linuxach. Tu macie do dokumentów. Podobno jak Windowsie Microsoft Office. Oczywiście. Minecrafta, mówiłem widzowie. Mamy tu Minecrafta. Dlaczego? Bo otóż... Oj, przepraszam, telefon widzowie zapykał. Nie wiem który, ale cóż. Jakby co widzowie... Instalujecie tak, klikacie dalej i tutaj klikacie na płytę. To nie jest wysuwanie płyty. O, patrzcie, możecie VirtualBox mieć i Wine, żeby też mieć Windowsa. No ja chcę ta XP-ka wspominać. A i też będzie poradniku do tego retomaniaków. Jak zainstalować Windows XP? Ja posiadam XP-ka. ISO, widzowie. Waży już 700 coś megabajtów, kojarzę. Mało waży XP-k niż 11 i 10 z 5 giga. Tu macie coś takiego, wam pokazuję, co tu możecie porobić, ale to już koniec tej strony. Dobra, chuj. Możecie zobaczcie, że mamy terminal. Dla mnie to jakaś kosmiczna przyszłość, bo nie znam się na komendach. Sudo coś tam instalować. Nie umiem, widzowie. Ale ja tylko się znam na Windowsie 11, widzicie, bo jest tu łatwiej. A w tym trochę kiepsko. No widzicie inaczej. O, widzicie? Instaluje się. Desktop. Dokument macie. Music, pizza, download. A jak pendrive macie pobrany, coś tam możecie mieć pobranych. Na przykład filmy, muzyki, to wyłączycie laptopa lub komputer, to pendrive automatycznie czyści, bo to trzyma tylko w pamięci komputerze RAM. A przy wyłączeniu możecie skip, ale ja tego nie będę robił. Oczywiście uważać bardzo, widzowie, żeby wszelkie dane przenieść na inny pendrive, jeśli pobierzecie tutaj, jak jest, widzicie, płytę. Taka płyta, widzicie, nie?
Linux dla mnie to nie wiem, nie znam się na Linuxach. Ja wolę Windowsa. No dobra, poszedłem do MediaMarkt i trochę się bawiłem macOS-em. Nauczyłem się, ale tam tylko coś po angielsku pisało. Files, nie wiem, przykładowo inne takie gówna wie. Windows. Mówiłem trochę, no kurwa, trochę inny angielski? Zamiast polski ustawić, co jest kurwa. No i faktycznie. Nie jest popularny macOS w Polsce. Niektórzy mówią, że Linux jest zajebisty, Windows zajebisty. Ja mam rację, widzowie. No, iPhone możecie mieć w rękach i sobie do niego dzwonić, kupić sobie, albo iść do T-Mobile'a, Orange Plus i na przykład mieć iPhone'a. Oglądacie na przykład na telewizorze Apple TV, bo ja kupuję Apple TV, widzowie, i na serio nie żartuję. Do swojego dużego telewizora Samsung, bo ja mam paniczny, dostałem w prezencie od jednego znajomego. Bo jeszcze nie ma konta na YouTube i podaruję ci telewizor. Ładny, duży, w chuj duży. I mówię, o kurwa, ale ciężki, nie? To jest plazma. Mówię, jakby nie wiem, CRT trochę był. Mówię, nie. To z kumplem wnieśliśmy do pokoju. On nie miał nóżki, bo kumpel go powiesił na ścianie za pomocą uchwytu. No ale trochę mi prawie zajmuje mi biurko. I to jest kurwa przeszkadza mi. A, jeśli ktoś będzie chciał remont pokoju oglądać, to będzie dla was nagrany. Będziemy nagrywać. Ja będę YouTuber jako. A, życie YouTubera to faktycznie jest ciężkie. Zwłaszcza to, że jako YouTuber mam ciężkie życie. A i też streamerzy i YouTuberzy mają problemy, bo chomikują takie rzeczy typu monitory, karty graficzne. Ja też jestem takim chujowym chomikiem, bo chomikuję same dekodery i różne takie bajery. No i karty graficzne. No połowa części karty graficznych sprzedałem, bo korzystałem, mówię, no dobra, pokorzystam z nich i znudziło mi się, jedna gigówka za słaba była, rdzeń za słaby, mówię, dobra, chuj, na Elixa wypierdalać. No i typ, jakiś frajer odezwał, mówił, sprawna karta. Napisałem tak, trochę z niego korzystałem, grałem Minecrafta, CS-a i tak inne gierki. Mówił, to dobrze składa, bo ma dla dziecka i składa i syn chciał kartę graficzną. No mówię, no dobrze, mogę wyjątkowo sprzedać ofercie okazyjnie dla pana, jeśli pan chce. I mówił, no tak, może być. No i zarobiłem pieniądze. Potem sprzedawałem swoje pamięci RAM, bo kupiłem Corsair. Ono kosztowało chyba 400. Ale trochę było lepiej. Ale ładnie świecą, ale coś się stało oprogramowaniem, bo zaczyna mi na biało świecieć. Chyba mi ten. Ale nie instalujcie na gamingowym PC-cie. O, widzieliście, widzowie? Możecie to sobie rozwinąć. I teraz, widzowie, bardzo, bardzo ważna informacja. Kto wam okienko wyskoczy, to co z tym latam, to nie klikajcie to, ani to, tylko to. Klikamy lewym przyciskiem myszy. Jak było słychać klik, to uruchamiamy ponownie komputer. Czyli nie realny, bo patrzcie, realny mam.
tylko sprawdzę, czy nie wymazał mi danych. Nie, nie wymazał, na spokojnie. No dobrze, za chwilę będziemy pokazywać. Już się butuje. Tak, widzowie, but to jest M, mint. No, wspominam, że miałem HP-ka TV6000, a to najgorszy laptop był. Bo kurwa ten mi zainstalował Windows 7. O! I patrzcie, faktycznie macie tutaj login. To jest login Windows. Przepraszam. To jest login naszego kochanego Linuxa Mint. I pisujemy hasło. Przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery. Cofnę się. Taki? Mamy hasło? Narzeczany pulpit. Nie wiem, czy dobrze wpisałem. I za chwilę przetestujemy nasz. No. I mamy taki Linux ukochany, to może być. Jak ktoś nie zna, to może to przeczytać. Ja to wyłączam. I już nie mamy płyty instalacyjnej. Proszę zobaczyć. Mamy pełnoprawny Linux, widzowie. Pokazuję, co tu mamy. Możemy wszystkie programy otworzyć, archiwa i takie dyski, nie? Zobaczcie, ustawienia możecie. I motywy wybierać. O. Czekajcie, pulpit. A co tu jest? O, to faktycznie jest to. Zobaczmy, czy jest macOS. I macie to samo, co Windows Defender, nie? O kurwa, patrzcie, faktycznie macie Windows 10. Jak chcecie udawać, czy macie Windows 10, ale wam nie ciągnie. Nie, tu macOS-owy. Jeśli chcecie macOS... Jeśli tu widziałem macOS-owy. To też Windows 10 jest, przypomina, ale ja... Ale za to... Wiecie, taki wspomnianka. Nadal dupa? Tu macie dalej. Informacje o systemie. Czekajcie, bo coś mi tu nie pykło, widzowie. O, jest! Widzowie, możecie sobie streamingować Linuxa, na przykład pokazuję wam. Możecie kursor zmienić, na przykład ja wybiorę sobie taki. Macie Windows 10, naprawdę. No ale co rozdzielczością powiecie, nie? Bo jest 600x400. Pokazuję wam. Prosty, update'owany sposób. Wybieracie ekran, gdzie tu jest. Panel, pulpit, panel. Nie. To nie to chyba. Kurwa. Widzowie, sorry, że przeklinam, ale to tu jest denerwujące, bo naprawdę się nie znam na Linuxach. Wiecie, jak to jest metoda Linuxowa.
No to mamy lipę, jak tutaj wam pokazać. Czekajcie, widzowie. Display setting. A, tu. I mamy 800, 600. Ale pokażę wam, na ile mamy stać. Chcecie... Tak. Słuchajcie, widzowie. I macie tu tak. Oparte systemowe. Aktualizacje. Więc tak, dziękuję wam serdecznie na oglądanie filmików. I ten. Macie tu przeglądarkę. Dobra, za chwilę kończymy. Tylko wam pokazuję na sekundę. Działa wolno. To mogę wyjść. Macie ten. Chwila. Macie tak, przeglądarkę, widzowie. Oczywiście wam pokazuję przeglądarkę. Macie tutaj w YouTube. A i kto jeszcze nie wpada i ktoś nie udostępnił, to możecie udostępnić mój kanał i możecie subskrybować kanał. Czyli tym przyciskiem. Możecie na przykład, nie wiem, otwórz nowy katalog, sobie przenieść, a nie, nie idzie, przepraszam. Czekajcie, spróbuję jeszcze teraz ekranem zmanipulować display, tak? Macie wygaszać ekranów. A coś na mnie idzie displayem. Coś na mnie idzie. O, idzie. No i dobrze, macie tak. Macie zajebisty monitor. To robicie tak. Jeśli wam to się stało, to warto zesetować. A nie, udało. Noś kurwę. Przepraszam, że przekinam widzowie. Nie to stresuje, gdy... Dobrze, mamy już Linuxa. I tak wygląda, widzowie, Linux. I bardzo wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał. I ten, udostępnijcie ludziom, którzy nie wiedzą, jak zainstalować. I podlinkuję wam opis tego Linuxa. Dziękuję. Dziękuję za wsparcie widzów, którzy naprawdę subskrybują kanał. Naprawdę mnie lubią. A niektórzy hejterzy też są. Ale dziękuję za
cześć widzowie. No, dziękuję za oglądanie. To więc trzymajcie się, podlinkuję wam w opisie i cześć.